Witajcie w dzisiejszym odcinku Troll na kanale. O, tego jeszcze nie grali, chociaż kiedyś miałem cyklopa, ale kiedyś to było. Na szczęście teraz znajomy pożyczył mi oto tą maszynę, żebym nie musiał atakować widełkami kilku rozrzutników obornika, które mam do wyrzucenia i będę mógł poczuć się tak jak kiedyś, jak byłem młody. O, w tamtych czasach jak się ze szkoły przyszło, siadło się na cyklopa, 14 lat się miało, to się wydawało jakby się gdzieś robiło na jakiejś budowie, na dźwigu wysokościowym. Nie to co teraz. Także będę miał teraz okazję porównać, co jak się sprawuje i co lepsze na małe gospodarstwo. Bo cyklopy mają swoje plusy, ale takie trole, skrzaty też, kurde, przez to, że są podwieszane, mają swoje zalety. Także 30 pójdzie pod rozrzutnik, a ja jadę 60 na miejsce, kurde, docelowe. Trzeba uważać na kable, bo to dość wysokie, żeby w druty nie przywalić. Kurde, działa. Tutaj podpory nie są hydraulicznie sterowane, tylko mechanicznie. Dobra, opuszczę. Teraz, kurde, jak tu się siedzi? Na ramionach mogę postawić sobie nogi. No inaczej nie da rady. Chwytak. O! Pozdrowienia dla chwytaka! Kurde, ale gazu to trzeba dodać na 1600 pewnie. Zobaczę, jak to się je. O kurde! Elegancko! Dobra, wszystko działa. Gra muzyka. Gazimy sprzęt, bo nie ma na co sypać. No nie wiem jak będzie dalej, ale fajne jest to, że jest podczepiany i mało miejsca zajmuje. Cyklopem się tu było ciężko wmanewrować. Zobaczcie, kurde, jak tutaj to działa, że to jest na taką przystawkę, kurde, do wałka i nie ma jakiego takiego wałka przekaźnika mocy, tylko się aby zakłada tę pompę, można powiedzieć, od razu. No fajne. Może nie kosmiczna technologia, ale robi robotę. Jarek, przecież tura byś sobie kupił i tam byś miał widły i w ogóle krokodyla. Nie ma podejścia bardzo, to trzeba mieć pole manewru, a tutaj jest blisko obory i nie ma takiego pola manewru. Sami widzicie przecież, że wszystko jest na milimetry. Dobra, zapinamy 30. Muszę wziąć jakiś wałek, mam porządny jeden, Waryńskiego, ale muszę na razie wziąć taki, kurde, starego typu. Żeby tamten założyć, to muszę zdjąć tutaj tą przystawkę i mimo tego, że ją zdejmę, to nie ma tutaj tych wyżłobień na te nowszego wałki typu. Trzeba będzie je zrobić szlifierką. Ale to się zrobi na szybkości. Tylko nie teraz. Najważniejsze to stąd, żeby nie spadło. Dwa ciągniki obowiązkowo, bo kurde, trzeba będzie przestawiać co trochę ten rozrzutnik. Metr do przodu, metr do tyłu, bo jednak troszkę zasięg ramienia jest mniejszy niż w cyklopie, ale powinno dać radę. No to kurde, działajmy.
zasięgnik. Nie trafiłem. No wiadomo, początki. Trzeba na spokojnie. Teraz trafiłem. Kurde. Ale dobra. Kolejny udany rzut. Kurde, ile nabrałem. Ja nie mogę. O, ja nie mogę. Jest. Ajajaj, ale bujam. Kurde, układ bajk jest nieco inny jak cyklopie i czasami się mylę, ale coraz lepiej idzie. Teraz 2 metry do przodu. Ale jest super, przypomniały mi się młode lata. A chce się żyć. Starczy. Kopocem się podrówna. Teraz trzeba do tyłu. No i żebym miał przejazd, to muszę i tym ucieknąć. O! Nie wiem, czy się da jechać z tymi łapami rozłożonymi, ale spróbuję. To... Za dużo roboty, żeby je składać. Powoli na jedynce. Niepotrzebnie zgasiłem, ale tylko jeszcze kopot trzeba wziąć. No i dobra. Jadę rozrzucać.
niedobrze, urywa się co roku to samo, ale, ale przy okazji zobaczcie, czosnek już kurde się pokazał. Niewdzięczna robota teraz trochę taka. Jeszcze nie wpadłem na pomysł, jak to naprawić, ale, ale wpadnę kiedyś. Kiedyś może wpadnę. Widziałem kiedyś komentarze, żeby mocniejsze śruby zastosować. Ale to... Zawsze jak się jest kurde w sklepie żelaznym, to się zapomni kupić. Na szczęście takich zwykłych mam trochę w zapasie. Dobra. Zazwyczaj ta śruba wytrzymuje jeden rozrzutnik, więc nie jest tak źle jeszcze. Da się wytrzymać, ja jestem przyzwyczajony do takiego komfortu pracy. Teraz powinienem tam dalej wjechać, tą 60-ką. Z tym kurde trolem. Nie wiem tylko, czy już wspominałem, ale to ewentualnie się powtórzę, że układ jest nieco inny, układ wajch. Sterowanie jest nieco inny jak w cyklopie. Ciutkę się różni, przez to mi to tak płynnie nie szło jeszcze. Ale i tak nie było źle. Myślę jeszcze, jak tu mogę inaczej wjechać, żeby dalej wjechać. Jarek, murek rozwali. Nie, nie ma co murka rozwalać. Ja jednak rozwalam kawałek tego murka. To tu ma druta zbrojeniowego, trzeba uciąć. Można atakować. Kurde, nie ma siły dźwiąć tego. Trzeba niestety troszkę wysypać. I trochę ziemi się nabrało i kamieni, ale to tak ma być. Kamienia to zabierzemy. Dobrze, że jak cofałem rozrzutnikiem, to koła nie rozwaliłem, bo zobaczcie,
Na milimetry. Kurde. Opuścimy łychę, bo teraz dłużej zejdzie, zanim trzeci będę nakładał. Oj. No i tak to można robić, kurde, kiedyś to było zabawy na dzień, dwa, cyklopem wtedy jak robiłem to 7-8 rozrzutników. A to były czasy jak jeszcze krowy hodowaliśmy trochę. Zerknę jak się śrubka trzyma, no źle się trzyma, kurde, już dziada przekrzywiło, aby patrzeć jak się urwie. Zobaczcie jak skrzywiło ją, kurde. Ale dopóki się nie urwie to muszę jeździć. Rzutnik odpięty, niech sobie trochę podeschnie, to się go wyczyści w międzyczasie. Ale teraz trzeba szybko zaorać ten obornik, bo inaczej azot ucieknie w powietrze i nic z tego nie będzie. A że 60 podpięta pod trola, to trzeba 30 przyatakować. Pewnie, że da radę. Jarek, to jedź, oddaj trola i 60. Nie, bo kolega już w polu jest, tam działa. Na wieczór, kurde, mam mu podrzucić. A więc cóż, na dziś to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!